Pewnie wszyscy, nawet jeśli dzisiaj się do tego nie przyznajecie, na pewnym etapie swojego życia byliście wielkimi fanami Disney Channel i każdy powrót ze szkoły kończył się na kanapie przed TV. Ja nic nie ukrywam, byłem jednym z takich dzieciaków. Więc wyruszmy teraz w sentymentalną podróż do czasów, kiedy Disney Channel rządził na małych ekranach, a jego młode gwiazdy stawały się ikonami popkultury. Kto z nas nie pamięta takich hitów jak Hannah Montana, Czarodziej z Waverly Place czy Camp Rock? Te produkcje nie tylko podbiły serca milionów widzów na całym świecie, ale stały się trampoliną do wielkiej kariery dla młodych aktorów i aktorek. Oprócz starych wyjadaczek, takich jak Miley Cyrus, Selena Gomez czy Demi Lovato, nie zabraknie też młodszych gwiazd, jak Sabrina Carpenter, o której teraz jest bardzo głośno, czy Jenna Ortega, o której zaraz będzie jeszcze głośniej. Przyjrzyjmy się sukcesom największych gwiazd, które zaczynały swoją przygodę właśnie na Disney Channel. Zobaczmy, jakie kariery czekało ich po opuszczeniu dziecięcego świata Disneya, jakie role zdobyli na dużym ekranie, jak stali się gwiazdami filmu, social mediów czy muzyki. Jeśli jesteście ciekawi, kto przyszedł od grania w serialach dla młodzieży nagród no, grami czy Oscarów, to koniecznie zostańcie ze mną. Ikona to słowo, które najlepiej opisuje Miley Cyrus. Zadebiutowała w 2006 roku w serialu Hannah Montana, gdzie mogła popisać się nie tylko zdolnościami aktorskimi, ale również muzycznymi. Dzięki tej kreacji z dnia na dzień stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie. I kiedy nadszedł ten dzień, gdy Miley postanowiła zerwać z wizerunkiem blond piosenkarki, dała sobie jeszcze szansę w aktorstwie. Zagrała w filmach LOL i Ostatnia piosenka, które były komediami romantycznymi dla raczej młodszej widowni. I wśród tej publiczności jej występy cieszyły się uznaniem. Ostatnim razem Miley Miley zagrała jeszcze w serialu Netflixa Black Mirror, w odcinku Ashley O, gdzie wcieliła się w piosenkarkę, co wyszło jej całkiem dobrze, mimo że odcinek nie miał zbyt dobrych recenzji. Dziś Miley Cyrus znana jest głównie z twórczości muzycznej, która wyszła jej znacznie lepiej niż te aktorskie występy. Wydała aż 8 albumów, z których utwory zajęły czołowe miejsca na listach przebojów. Ja przyznaję się, że kiedy puszczam sobie playlistę i jadę gdzieś w trasę, to Miley może lecieć cały czas i ja nawet nie czuję potrzeby, żeby którąkolwiek z tych piosenek przewinąć. Po prostu one są tak przyjemne, tak dobre. Kochamy ją za piosenki takie jak Best of Both Worlds, tu jeszcze kochana Montana, Party in the USA, The Climb... Wrecking Ball czy Flowers, która zapewniła jej pierwszą i to jeszcze podwójną nagrodę Grammy. Uhonorowaniem jej dotychczasowej kariery było przyznanie w tym roku nagrody Legendy Disneya. Otrzymała ten tytuł jako najmłodsza w historii. Ale to nie jedyna śpiewająca gwiazda, którą wypromował Disney Channel. Selena Gomez nie trzeba nikomu przedstawiać, zaczęła swoją karierę jako Alex Russo w serialu Czarodzieje z Waverly Place w 2007 roku. Rola przyniosła jej ogromną popularność i sympatię na całym świecie i Selena bardzo dobrze wykorzystała swój moment sławy. Stworzyła zespół muzyczny Selena Gomez and The Scene, który na pewno wszyscy kojarzycie, bo wypuścił takie hity jak Love You Like A Love Song czy Come And Get It. Dzisiaj piosenki zna każdy, Same Old Love, Kill Em With Kindness, Calm Down... Czy back to you. A jeśli chodzi o to ostatnie, to przechodzimy do świata filmu. Selena Gomez była producentką serialu Netflixa 13 Powodów, który przyciągnął miliony widzów na całym świecie. W tym momencie na fali jest serial, w którym gra główną rolę u boku Steve'a Martina i Johna Hoffmana Zbrodnie po sąsiedzku, który jest dostępny nigdzie indziej jak na Disney. No i właśnie za tą kreację Selena była nieraz nominowana do nagrody Emmy czy Złotych Globów. Ej, a pamiętacie film Program Ochrony Księżniczek? Selena grała tam u boku nikogo innego jak. Pierwszy raz na Disney Channel Demi Lovato pojawiła się w 2008 roku w filmie Camp Rock, gdzie jej talent wokalny szybko przyciągnął uwagę całego świata. Po sukcesie Camp Rocka Demi otrzymała nawet swój własny serial Słoneczna Sony który ja naprawdę lubiłem. Wy też? Równolegle z aktorstwem rozwijała się jej kariera muzyczna. Piosenka Skyscraper była jedną z najczęściej słuchanych w 2011 roku. Pamiętacie? Pomimo różnych problemów zdrowotnych, Demi osiągnęła wielki sukces na muzycznej scenie. W Polsce największą popularnością cieszył się utwór Solo, który stworzyła we współpracy z Clean Bandit. Ale to nie jedyna, która zajmowała pierwsze miejsca na listach przebojów, bo jest też choćby Sorry Not Sorry czy Cool For The Summer. No a skoro mowa o Demi i Camp Rock, no to na pewno znacie tych gości. Bracia Jonas przeplatali karierę muzyczną z aktorską, ale to tworzenie muzyki zawsze było u nich na pierwszym miejscu. Zespół koncertował na całym świecie, z sukcesem tworzył piosenki, ale my i tak zawsze będziemy pamiętać ich jako gwiazdy Camp Rocka. I tak samo jak Demi to bracia Jonas dostali swój własny serial, który nazwany został nie inaczej jak Jonas. Ja byłem zwłaszcza fanem drugiego sezonu, który działo się w Los Angeles i bardzo żałowałem, że nie przedłużyli na kolejne. Po pewnym czasie bracia jednak zawiesili działalność i zajęli się zakładaniem rodziny. Kiedy sytuacja się ustabilizowała w 2019 roku wrócili z utworem Saker, który przez dłuższy czas utrzymywał się na topkach list przebojów. A co jeszcze dobrze potwierdza ich sukces, to że dzisiaj są w trasie koncertowej i w październiku tego roku zawitają do Polski. Zendaya jest na każdy. Pierwszy raz pojawiła się w serialu Taniec Rządzi w 2010 roku. I w odróżnieniu od swojej rudej koleżanki dostawała potem same dobre role i zrobiła karierę w Hollywood w bardzo szybkim tempie. Po sukcesie Taniec Rządzi, Zendaya dostała jeszcze swój własny serial Casey na stoletnia agentka, gdzie nie musiała się już dzielić czasem ekranowym z rudą. Między bajeczkami z Disneya, a tym czym Zendaya zajęła się później, była ogromna przepaść. Serial Euforia poruszał takie tematy, które dla widów Disney Channel nigdy nie byłyby odpowiednie. Rola w dała jej uznanie i popularność w aktorskim świecie i znacznie poszerzyła jej możliwości. Jako jedna z największych aktorek młodego pokolenia stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna dzięki zagraniu Shani w Dune'ie czy Michelle Jones w serii Spider-Man od Marvela. A ostatni występ w filmie Challengers tylko potwierdził jej artystyczne możliwości. A jak Dune, no to czas na... Nie Timota Chalamet, on nigdy się w Disney Channel nie pojawił. In Butler to fazy, z których gościnnie wystąpił w Hannah Montana, Czarodzieje z Waverly Place czy Jonas. Jednak sławę zdobył dzięki zagraniu u boku Ashley Tisdale w Boskiej Przygodzie Sharpej. Dziś, w wieku 33 lat, ma w swoim dorobku zagranie u Tarantino. W filmie pewnego razu w Hollywood. Jednak to zagranie Elvisa Presley'a zapewniło mu nominację do Oscara i uznanie w filmowym świecie. Na podkreślenie zasługuje też jego rola w drugiej części Dune, gdzie wcielił się Fade Rauta Harkonnena. W tym momencie możecie go oglądać w kinach w filmie Motocykliści, który jest bardzo dobrze oceniany przez krytyków. A jeśli zostajecie w domu, to serial Władcy Przestworzy z jego udziałem, który jest dostępny na Apple TV. Bridget Mendler pierwszy raz pojawiła się w Disney Channel w serialu Powodzenia Charlie w 2010 roku. Z miejsca zyskała sympatię widzów. Jednak ja dużo bardziej doceniam ją za rolę w filmie Lemonia Dagada, który jest moim ulubionym filmem Disney Channel Ever. Później próbowała swoich sił w aktorstwie, ale rozwijała się też w muzyce. Jej piosenki Hurricane, czy Ready or Not. Cieszyły się w swoim czasie ogromną popularnością. Dzisiaj Bridget Mendler nie zajmuje się ani jednym, ani drugim. W całości poświęciła się nauce i biznesowi. Skończyła studia na kierunku antropologia, robiła doktorat, założyła z mężem startup Norwood Space, który zajmuje się budową naziemnych satelit. Rodrigo jest zdecydowanie najświeższą z gwiazd, która zdobyła sławę dzięki Disney Channel. Występowała w nowej, serialowej wersji High School Musical, który premierę miał w 2019 roku. Jednocześnie Olivia postanowiła poświęcić się muzyce. Deja V Good For You, Driver's License to tytuły tylko tych najpopularniejszych utworów, które przez dłuższy czas nie schodziły z list przebojów. Ja za to jestem większym fanem tego drugiego albumu, który był promowany przez single Vampire. Myślicie, że Olivia jeszcze wróci do aktorstwa? Sabrina Carpenter debiutowała w Disney Channel w 2014 roku w serialu Dziewczyna Poznaje Świat. Potem nie było o niej zbyt głośno, robiła sobie muzykę, robiła sobie seriale, ale dopiero wielką popularność przyniosła jej piosenka Espresso i Please, 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 które okazały się wielkimi hitami dzięki social mediom. Sabrina Carpenter to dzisiaj jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TikToka. Jej piosenki zna każde. A najnowszy teledysk do piosenki Taste pozwala nam gładko przejść do kolejnej gwiazdy. Dla Jenny Ortegi początkiem był rok 2016 i występ w serialu Rodzina od środka. Dziś znana jest przede wszystkim jako Wednesday od Netflixa. I właśnie ta rola pozwoliła jej na zdobycie coraz lepszych propozycji. Jenna zdecydowanie ma talent do grania w mrocznych produkcjach, takich jak choćby Horrory X. Nowy Krzyk i jeszcze Nowszy Krzyk 6. Obecnie świetnie radzi sobie w aktorstwie i jest jedną z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. No właśnie, jeżeli chcecie być na bieżąco, to już wkrótce w kinach Beetlejuice, Beetlejuice z jej udziałem. Co ciekawe, większość gwiazd Disney Channel, które odniosły sukces na scenie muzycznej, wywodzi się z produkcji, gdzie ten śpiew był obowiązkowym elementem, jak Miley w Hanie, Demi w Camp Rocku czy Olivia Rodrigo w High School Musical. Wyjątkiem na pewno jest tu Selena Gomez, która w swoim serialu nie musiała śpiewać. Ani nie był to musical. Trzeba na pewno docenić też tych aktorów, którzy się ostali i walczą o swoją pozycję w Hollywood: Austin Butler, Zendaya i Jenna Ortega. Myślę, że na pewno zobaczymy jeszcze od nich wiele fajnych kreacji. Sabrina Carpenter, można powiedzieć, że została królową TikToka. Nie wiadomo, czy jej popularność utrzyma się długo, czy szybko przeminie. Natomiast Bridget Mendler to w tym zestawieniu czarny koń. Ludzie mówią, że może nawet startować na prezydenta. Dajcie znać w komentarzach, która z tych osób według was osiągnęła największy sukces. A może są jeszcze jakieś inne, o których ja nie powiedziałem.